Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu: Podstawowe wiadomości o chorobach zwierząt i lekach. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Aby w organizmie mogła rozwinąć się choroba, konieczne jest oddziaływanie określonych czynników zaburzających jego funkcjonowanie. Nie zawsze narażenie na obecność czynników chorobotwórczych jest równoznaczne z wystąpieniem choroby. Na przełomie ewolucji organizmy żywe wypracowały zdolności adaptacyjne, które zapobiegają zaburzeniom homeostazy podczas każdorazowego kontaktu z patogenem. Aby prawidłowo rozpatrywać i analizować choroby u zwierząt, konieczne jest zagłębienie się w tajniki tej dziedziny poprzez poznanie podstawowych zasad i zmian wynikających z przebiegu określonego procesu patologicznego. Ze względu na rodzaj czynnika patologicznego choroby dzielimy na. Choroby zakaźne wywoływane przez czynniki zakaźne, takie jak wirusy, bakterie, grzyby, priony i rikacje. Choroby niezakaźne, wywoływane przez czynniki, które nie powodują przenoszenia się choroby między osobnikami. Choroby inwazyjne, wywoływane przez pasożyty zewnętrzne, np. wszy i wszoły, jak i wewnętrzne, np. nicienie, tasiemce czy blisty. Oddziaływanie zarazków na ustrój może być gwałtowne. Zarazki szybko przełamują barierę ochronną organizmu, wnikają do krwi, namnażają się i następuje zatrucie toksynami lub metabolitami, co prowadzi do szybkiej śmierci. Łagodne. Zarazki namnażają się w miejscu wniknięcia, przenikają do krwi, bakteriemia i wiremia i usadawiają się w narządach. Skryte. Zarazki mają oddziaływanie słabsze, ale działają przez dłuższy czas, następują przewlekłe procesy wyniszczające. Każdy z biologicznych czynników chorobotwórczych w charakterystyczny sposób oddziałuje na organizmy żywe. Przez lata ewolucji patogeny wykształciły różne mechanizmy wnikania i namnażania się w organizmach zwierząt i ludzi. Zobacz, jaki wpływ na organizm mają wirusy, bakterie i grzyby. Replikacja wirusów odbywa się w żywych komórkach. Wirus musi dotrzeć do komórek docelowych, wniknąć do ich wnętrza lub wprowadzić tam swój genom. Doprowadza to do produkcji charakterystycznych białek, genomów lub enzymów. Finalnie wirus opuszcza komórkę, doprowadzając do jej zniszczenia. Bakterie po wniknięciu do organizmu intensywnie się namnażają, powodując martwicę komórek, powstanie ziarniaków zapalnych, uszkodzenie śródbłonków. Grzyby powodują u zwierząt trzy typy chorób. Grzybice, choroby alergiczne, mikotoksykozy. Rozwój chorób grzybiczych, jest ściśle związany z zaburzeniami immunologicznymi, niedoborem żywieniowym i złymi warunkami środowiskowymi. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.